Szymon, nie będę Cię zamęczał długimi pytaniami, bo wiem, że nie macie dzisiaj nastrojów zbytnio do rozmowy. Wynik najgorszy z możliwych dla nas i zacznę od pytania o zdrowie. Miałeś krótką przerwę, wróciłeś dzisiaj na tor i powiedz proszę, co Ci było, z czym się zmagałeś, bo kibice dopytywali o to, no i na koniec odnieś się proszę do tego dzisiejszego meczu. No to tak, na eliminacjach Mistrzostw Polski Par w Rybniku miałem wypadek i miałem naderwany, pęknięty mięsień nadgrzebieniowy i to strasznie ograniczało mnie na to, że nie było szans. Próbowałem, ale no po prostu nie szło. Po niecałych 3 tygodniach wróciłem na tor, odbyłem trening. Dzisiaj no, też powiem, że to pierwsze spotkanie po kontuzji to zawsze jest wiadomo takie ciężko wrócić w ten rytm, ale to nie jest usprawiedliwienie. No jest już lepiej, no i będę dalej trenował, żeby było lepiej, a co do dzisiejszego spotkania to ciężko cokolwiek powiedzieć, no po prostu nic nam dzisiaj nie wyszło. Nie chciałbym tak kończyć, ale no zostawmy może w takim zdaniem naszą rozmowę. Niech to będzie koniec. Ja życzę Tobie zdrowia i mam nadzieję, że za jakiś czas, oby szybki, spotkamy się w lepszych humorach. Dziękuję bardzo, mam taką nadzieję i pozdrawiam wszystkich. Panie trenerze, wynik najgorszy z możliwych. Musimy teraz patrzeć na drugi mecz, czyli spotkanie Torunia z Zieloną Górą. Lepiej byłoby chyba jednak, żebyśmy sobie sami zapewnili te play-offy. No zgadza się, nie możemy patrzeć na inne drużyny, musimy patrzeć na drużynę z Częstochowy, co zrobiła, jak pojechała i dlaczego tak słabo. Chciałbym, żeby to pytanie, które teraz zadam po meczu z Zielonej Góry z Toruniem okazało się takim pytaniem, które się nie sprawdziło, ale załóżmy, że nie ma nas w tych playoffach, rozmawiam teraz z trenerem i czy może trener na swoje barki wziąć komentarz do kibiców, którzy byli tu dziś z nami i którzy będą tego słuchać później z odsłuchu w domu. Na pewno jest przykro, jeżeli drużyna w takim stylu jedzie, no robiliśmy naprawdę wszystko, co było możliwe tutaj na meczu, żeby było je lepiej, no ale jeżeli zawodników ja nie przestawię w 100% w drugą stronę, wiadomo, podpowiadałem co zrobić, co można też, zawodnicy tutaj i w Grudziądzu byli na torze nie pierwszy raz, także też powinni wiedzieć co robić, który silnik zabrać i na którym silniku jechać. Na koniec, jak to jest możliwe, że w piątek, dobrze mówię, w pierwszym terminie, kiedy ten mecz odwołali, wyglądaliśmy dobrze na torze, który był trudny, ok, ale jakby utrzymywaliśmy kontakt z gospodarzami. Dzisiaj zupełnie coś innego. No dzisiaj na pewno nie wiem, czy zabrali te same silniki, czy były też inne, czy jakie były ustawienia, no to trudno mi jest się dowiedzieć, ale na pewno te ustawienia, które dzisiaj były, na pewno nie pasowały w Grudziądzu. Dużo emocji nam towarzyszyło i pewnie będzie towarzyszyć. Życzę spokoju trenerowi jak najwięcej i obyśmy, tak jak mówiłem Szymonowi Ludwiczakowi, spotkali się szybko i w lepszych humorach. Dziękuję kibicom, że przyjechali, wiadomo, długą drogę, wiadomo, liczyli i na nas. Ja też liczyłem na drużynę, że na pewno pojedzie dużo lepiej w czarnych scenariuszach. Nie myślałem, że taki wynik się skończy ten mecz. Dziękuję. Dzięki.